Nowe Miasto na mapie Polski z nową nazwą? Chyba jeszcze nie teraz. Mowa o Olsztynie obok Częstochowy, który kilka lat temu uzyskał prawa miejskie, a teraz miejscowi urzędnicy rozważali, czy miasto nie powinno zmienić nazwy. Mieszkańcy podczas konsultacji stwierdzili, że zmiany nie chcą, ale to nie oznacza, że takiej zmiany nie będzie w przyszłości. Brzmi skomplikowanie, ale zaraz to wyjaśni Paweł Jędrusik. Konsultacje w sprawie zmiany nazwy i dopisania słowa Jurajski trwały do 8 października. Mimo że większość mieszkańców sprzeciwiła się temu pomysłowi, to nie brakuje osób, które opowiadają się za zmianą. Jak się powie, że Wyżyna, no to już wszyscy wiedzą, że to jest koło Częstochowy. Bo Olsztyn, ten spod Częstochowy, dość często jest mylony ze stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Ja osobiście bym była za tym, żeby była zmieniona. Byłoby na pewno prościej na poczcie. Przy wysyłaniu, nie wiem, kartek, wystarczyło wpisać Olsztyn Jurajski, nawet kodu by nie trzeba było wpisywać. Ale wpadki się zdarzają, nie tylko na poczcie, są również bardziej spektakularne, chętnie mówią też o nich na Warmii. Ładnych kilka lat temu zdarzyła się taka sytuacja, gdy grupa artystów, jeden z byłych wokalistów zespołu Iron Maiden, miał koncertować właśnie u nas w Olsztynie ze swoim zespołem. No i jadąc z trasy z Niemiec, wpisali właśnie w nawigacji Olsztyn. No i rzeczywiście niemal dojechali na południe Polski. Tymczasem na południu Polski większość mieszkańców Olsztyna powiedziała nie zmianie, a burmistrz zapowiada, że nie będzie rekomendował Radzie Miejskiej dalszych czynności w tej sprawie. Nie znaczy, że odstępujemy od tego tematu. Myślę, że temat wymaga przygotowania, przedyskutowania, wytłumaczenia. Myśmy też kilka razy podchodzili do tematu nadania praw miejskich. A prawa miejskie Olsztyn odzyskał całkiem niedawno, bo w 2022 roku.